kochani, witajcie w nowym vlogu. Jesteśmy w trakcie naszej podróży w góry do Austrii. Jesteśmy w okolicach Monachium. Wszędzie są ogromne korki i jedziemy jakimiś dziwnymi trasami, a generalnie świat za oknem wygląda tak. Także to będzie ciekawa podróż. Jeszcze jedziemy jakąś alternatywną trasą, gdyż autostrada cała stoi. Tam było ile? Kilka kilometrów kork. Jechaliśmy tędy w zeszłym roku. 60 kilometrów. 60. Autostradą, która stoi. No i wjazd już stał, także słuchajcie, jest masakra, jest taka pogoda. 80. Także myśleliśmy, że to szybko przejedziemy, a tutaj troszkę nas pogoda zaskoczyła. Przed chwilą jeszcze byliśmy w outlecie na zakupach i już sobie suszyłam włosy tam nad tym wiewem na szybę, bo miałam całe mokre włosy. I właśnie mówię, że chciałam sobie założyć sukienkę dzisiaj wieczorem, jak pójdziemy na jakąś kolację, ja chyba założę, nie wiem, jakieś aksy, sweter i jeansy, bo nie wygląda to wszystko zachęcająco. Kręć w lewo w drogę B16 za 500 metrów. Więc widzicie, śnieży. Bawarska wieś. To są na razie bawarskie pola, nawet wsi tu nie widać. Właśnie widać te pola, słońce. Ale jak są takie, jechaliśmy i te domki takie ładne były. Zobaczcie, zaletą korka jest to, że jedziemy, a tu paszle w dem, zatrzymamy się i nie będziemy musieli szukać w Monachium i zyskamy czas. I poszłam sama i powiedziałam, że będę krótko i naprawdę byłam. Czytałaś etykiety na pewno. No czytałam etykiety, ale... Na wszystkim. Teraz będzie mi nie wolno. Się tam zaplątałaś, przecież maskotka. Nie oglądam maskotek. Zobacz, jaką sobie ładną kosmetyczkę kupiłam. No zobaczcie, jaki fajny kuferek. A akurat jak wyjeżdżaliśmy, to gdzieś zgubiłam swoją, co chcesz. Mówiłem, że czytałaś etykiety. No zobacz. No, uważaj. Kupiłam nam dezodoranty. Tobie kupiłam jakiś bez zapachu Sensitive, aloe vera, coś tam, inny miałeś. Bez zapachu. Nie, no trochę dezodorant bez zapachu nie kupiłaś. Nie, przepraszam, dziękuję. Aloe vera ryżowy. No, to ci się spodoba. Nie, chyba pachnie, zaraz zobaczymy. Pachnie. Niech to dezodorant. Ale jest bez aluminium, bez alkoholu i bez jakichś tych rzeczy. Bez niczego. Bez niczego. A ja sobie kupiłam w Psikaczu taki też naturalny jakiś Magnolia Malva z tego co... I w ogóle w kasie przede mną też Polacy byli. I normalnie pani... Też się zgubili? I normalnie pani ten, pani... Wiesz, kosz miała zakupów, nie tak jak ja. A ja jeszcze tylko kupiłam. Lew, to ci się spodoba. Parę kredeczek. Z tego cztery takie same. Super. Ale to jest, słuchajcie, ta moja ulubiona kontorówka. Specfizer 10 nude. One kosztuje euro tam chyba 70 czy coś. I tylko cztery były ostatnie. A jedną chcę sobie zostawić, jedną chcę wam w rozdaniu tam dołożyć tym na 70 tysięcy, jedną dołożę na 80 tysięcy, jako wiadomo, dodatek do prezentu. Jeszcze jedna moja widzka mnie prosiła, żebym jej kupiła, więc to dla ciebie udało mi się kupić. Jeszcze kupiłam. I teraz powiesz, że tak można i będziemy jeździć do DM-u, widzą kupować kredki. Jedna jest taka ciemnoróżowa i jedna czerwona. Tak, ale z kosmetyczki jestem bardzo zadowolona. No. I 5 minut mnie nie było. Nawet nic nie zobaczyłam innego. Tylko sobie kosmetyczki pooglądałam, bo zobaczyłam, że są... Nie, właśnie zakupy to zrobiłam. No bo się śpieszyłam. Szampony zawsze kupujesz czy co? Właśnie, tobie kupuję szampon. No bo już byłam pod taką presją, że chciałam kupić tylko te kredki i ten dezodorant, żeby już nie było, bo tak to mi przyszło... To ja myślałam, że ty coś konkretniejszego tam zawsze kupujesz, a nie kredki. Ale to kredki, ja poszłam po kredki.
To była misja kredka. To my specjalnie z trasy zjeżdżaliśmy, żeby... Nie zjeżdżaliśmy z trasy, było obok, ale w Polsce tego nie ma. A to jest ostatnio... Śnieg pada, nie wiemy gdzie jesteśmy, nie zdążymy na Golonkę, a ty mnie... Ale obiecałeś, do sklepu, obiecałeś mi, że... Tak, zatrzymać. Ale obiecałeś mi, że pójdziemy do DM, tak? Jeszcze obiecałeś mi lasza i parę innych rzeczy i na pewno nie zdążymy, to chociaż sobie kredki kupiłam. No, także był DM. Sytuacja się nie polepsza, wręcz przeciwnie. Tomek krzyczy na nawigację, ale generalnie, gdzie byśmy nie pojechali, to jest albo korek, albo taki warunek, że i tak się jedzie. O. Tomek przed chwilą stwierdził, że oni tu pługa nie widzieli od wojny. No więc widzicie, jak jest średnio. O. Już 60 minut się zrobiło. No ale my przez te badziewia też jedziemy 100 minut więcej. Posłuchamy w radiu, podają. Podają aktualizację cały czas, ile jest korka i o tyle, o ile rozumiem mniej więcej po niemiecku. Jak jest stał, tak? Korek. Stał. Kaput. Kaput. Stał i München. Ale jest pięknie. Ale przypomnij sobie zeszłoroczną drogę we Włoszech. Ale tam nie było wyjścia. No tam nie było wyjścia, ale to było... Tu jadę do Monachium, tam jechałem do Brenaccio. No ale słuchajcie, jechaliśmy jeszcze w nocy i były takie zakręty 180 stopni, było ciemno. I las, i choinki, i masakra, i tak dobrze, że nie, jeszcze się nie ściemniło, ale tak pewnie jeszcze z godzinka się zrobi ciemno, nie? Mówiłam, żeby zrobić dużo kanapek, że będzie długa droga dzisiaj. Dobrze, że chociaż temu miałam szansę wejść. Zobaczcie, hitem jest to, że unikaliśmy autostrady, gdyż nawigacja nam mówiła, że jest korek. No jest, ale w tamtą stronę. Jest okay. Tyle lat i człowiek się nie nauczył, żeby nie ufać nawigacji. Cicho, bądź nie w tą stronę. Znaczy nie mówię, że warunki są super, ale przynajmniej jedziemy. Udało się. Dojechaliśmy do Monachium. Jak ładnie słońce zachodzi. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Jestem już w hotelu, dotarłam. Tomek poszedł jeszcze odprowadzić samochód na parking. Jestem zmęczona tymi godzinami wszystkimi w drodze. Liczyłam, że będzie jakieś duże lustro i Wam pokażę mój outfit, ale na sobie mam taką sweterkową, szarą sukienkę z Zary. Na to mam taki długaśny sweter z Choice, który pokazywałam Wam w holu i właściwie całą drogę mi służył jako płaszcz. Także taki wielki, mega wygodny, ciepły. I do tego mam też buty z Choice. Oj, czymś się ubrudziłam, jak nosiłam bagaż. Tak, takie z łańcuchami bardzo fajne. Pokój naprawdę jest ok. Mieszkamy w Merkurym. Bardzo blisko Starego Miasta. Taki widok. Zima w pełni. Monachium. Bardzo duży jest ten pokój. Naprawdę. Jak na taki hotel. On ma chyba 3 gwiazdki. I to jest jeszcze łazienka, ale nie umiem. Ale tu się włącza pewnie światło. O. Także jest naprawdę ok. O, tu jest lustro. I chcę się chwilkę odświeżyć. I potem Was zabiorę ze sobą. Dobra, to jest mój żywy statyw. Żywy statyw troszkę od góry, żeby było widać. Dobra, słuchajcie, chciałam Wam tylko bardzo szybko pokazać mój outfit, bo wychodzimy. I to jest ta sukienka z Zary, którą Wam pokazywałam w którymś vlogu, nie w holu. I musisz teraz sobie odwrócić, bo się tak nie czeka.
I ona jest taka sweterkowa, jest troszkę gryząca. Powiem wam, że nie jest to najmilszy materiał. Jest mi bardzo, bardzo w niej gorąco, ale jest bardzo zimno na zewnątrz. I to wiecie, jak się idzie na zewnątrz, jest ok, jak się wchodzi do knajpy, jest za gorąco. Ale ma bardzo ładny fason. Tutaj jest odcięta pod biustem, tutaj trochę rozszerzona, jest dosyć krótka. Niestety obłażą mi od niej rajstopy, ale już nic na to nie poradzę. Biżuteria taka jak zwykle, związałam sobie włosy w warkoczyk. Taki luźny, totalnie bez nakierowania, bez niczego, żeby mieć tylko związane włosy. Tu jest ta moja torebeczka. Biorę małą torebkę, już nie będę dłużej brała, poza tym nie wiem, czy za chwilę nie będzie padał śnieg. I do tego mam te buty z Choice, żeby pokazać buty. Łańcuszkiem. Tomek jak je zobaczył, powiedział, że są okropne, a mama Tomka powiedziała, że są super. I mi też się bardzo podobają, są bardzo wygodne. Takie z łańcuchem. Nie powiedziałem, że są okropne. Pasują mi do o. Powiedziałem, że masz identyczne. To, nie mam. No i tak wygląda. Widać mnie całą? Nie, tak. Nie. No to tak wam się pokażę i idziemy. Zrobiłeś to jak Pinokio. To jest zrobione jak słonik, a nie porcelanie. Jak słonik! Jak słonik, ja nie umiem tak. Idziemy? Idziemy. Okej, wyszliśmy z hotelu. Zobaczcie, tu jest taka katedra. A może wszędzie? No możemy. I tam, bo tamtędy kiedyś przyszliśmy. Bo tam się szukają naszej knajpy. No. No dobra, zobaczcie ile jest ludzi. Masakra. Okej, kaptur mi tutaj opada. Prowadź mnie, żeby się nie wywaliła. Idziemy do fajnej bawarskiej knajpy. Takiej wiecie, z golonkami, z tłustym, pysznym jedzeniem. Chodź, tu musimy przejść w lewo. Nie tam? Pod tym kopczyniem? Nie. Tu w tą uliczkę chyba się wydaje. Prosto? I później. A, no dobra. To mniej więcej musimy odnaleźć, gdzie ona była. Zobaczcie, to jest ta knajpa. I tutaj pokażę wam. Leży obrzydliwa golona. I tu widać, jak panowie wszystko przygotowują. Tak to wygląda. Tak się nazywa, jakby ktoś był kiedyś. O, i tu możecie sobie jeszcze popatrzeć. I kolejka, i Tomasz w środku. Zobaczcie, tu mają tradycję. Ale zobacz, 1368. To starszy niż Lefe browar. To nie jest browar. No dobrze, kłócimy się o piwo. I będziemy... No właśnie pić. Jestem zły. Dlaczego? No pójdziemy jeszcze dzisiaj do Spatena. Dobrze, pójdziemy. A na razie będziemy, ja będę jeść. Samochód taki tutejszy. Dobrze, pół golonki. A ty jesz całą? Oczywiście. A która to jest ta cała? To jest to? To? Tak. A to jest z dumplingsami, a nie z pire. To. A, dobrze. Nie widzę przez kamerę, dziękuję. Słuchajcie, też mają pyszny. W zeszłym roku jadłam apple strudel. Ale te... Zobacz. No, o. Ja to chcę. A to jest deser? No. To jest z lodami. To jest jakiś pączek na gorąco. No. Co to jest? Tak, to jest to. Apple fritter. To, ale to jest jabłko w cieście, nie będzie się to smakowało. Faktycznie nie biorę. Tomkowi trzeba tłumaczyć czasami niektóre rzeczy. Ja myślałam, że to jest jakiś pączek. Tobie za to nic nie trzeba tłumaczyć. O,
moich pieczarkowych? Jakiego sosu? No to ty dawał chrzan czy coś, nie? Tak, nie. Jak nie? To jest moje pół. To jest Tomka cała. Pyszne są te ziemniaki. Pire ziemniaczane. Dobra, jemy. Wracamy z knajpy, zobaczcie jaka wystawa. No zobacz, tam wygląda jak kicia prawie ten kot. Takie jedno, co kicia. To super. Ale zobacz, jakie zboczone są te zwierzaki. Patrz, sarna. Nie powiem, co robi sarna, ale chodź jeszcze coś zobaczyć. Miś, co robi sarnie? Bierze od tyłu. Ale zarąbista ta wystawa. Co to jest w ogóle, sklep z obawkami, czy co to jest? Nie, to jest niby galeria handlowa. A tu jest druga część. Jesz! Bo ja gołębie nie zaatakują, to jest myślę. O, jest jednorożec, zobacz. Bocian. Ekstra. Fajnie. Zarąbiste, no. Dobra, skończę. Wracamy. Wracamy do hotelu. Idziemy spać. Chcemy spać. Jutro znowu nas czeka długa droga i pewnie znowu nie będzie. No właśnie, trochę żeby wpół. Ale to jest apel. Tak, więc wracamy do hotelu, idziemy spać. No i co? Do zobaczenia w następnych vlogach.